tym, z czym przez ostatni rok najbardziej się borykaliśmy, to brak stabilnej informacji dotyczącej tego, jak mamy funkcjonować. Czy się zamykać, nie zamykać, do 5, do 10. W zasadzie nie mieliśmy odpowiedzi od nikogo na to pytania. Łapaliśmy w locie to, co pojawiało się w mediach, w ustawach, w dziennikach, ale to nie jest przytyk do władzy, nie daj Panie Boże. Wręcz jeśli my znajdziemy wspólny język jako instytucje kultury, to będzie tam po prostu łatwiej. Oczywiście, że środowisko kultury ma prawo być niezadowolone, dlatego że panuje ogromny chaos. Bardzo dużo decyzji podejmowanych jest na ostatnią chwilę. Nie ma do nich wytycznych. Domy kultury nie wiedzą, jak postępować. W pandemii też pojawiają się takie pomysły, aby obcinać koszty funkcjonowania takiej instytucji w taki sposób, że będzie się je łączyć w jedną. A wiadomo, że taka instytucja jako samodzielny podmiot działający bardzo blisko ludzi w środowisku lokalnym, ona zna swoich odbiorców, zna tych ludzi i nie powinna być zarządzana, sterowana w zupełnie innym miejscu miasta, jak sieć McDonald'ów na przykład. I to są zagrożenia, o których nie mówi się głośno, bo mówi się przede wszystkim o braku sprzedaży biletów, o braku widowni. A zupełnie obok tego dzieją się różne trudne rzeczy. Przede wszystkim musimy rozmawiać, dyskutować i przekazywać te swoje własne pomysły, koncepcje decydentom. I tak jak dzisiaj usłyszeliśmy, brakuje nam bardzo tego widza po drugiej stronie. Słyszę od różnych twórców, że najtrudniej jest w tych offline, online'ach, że ktoś nie klaszcze. Że kiedy spadała kurtyna, to były brawa. Albo właśnie, że ktoś nagle się odezwał z widowni. Nawet nie kulturalnie, ale w ogóle była ta, jak był jakiś dialog. Dzisiaj go nie mamy. No i to jest po prostu takie depresyjne i jest nam z tym źle. Więc chciałabym, żebyśmy już mogli na dłużej, nie tylko na 2 tygodnie, przyjmować widzów i niezależnie, czy to będzie połowa widowni, czy 1/4. To są nam bardzo potrzebni, żebyśmy wzajemnie czerpali też z siebie. Zaczną znikać widzowie z teatrów, zaczną znikać widzowie z filharmonii, z oper, bo właśnie w domach kultury przygotowywani są ci odbiorcy, ale mało tego. Wydaje się, że mamy content, siedząc w pandemii, na przykład jesteśmy w czasie lockdownu, zamknięci w domach, włączamy sobie platformy cyfrowe, telewizję, internet, mamy wiele rozrywki. Pamiętajmy, że ten cały content rozrywkowy jest przygotowany przez ludzi, którzy najczęściej stawiali pierwsze kroki właśnie w domach kultury. Aktorzy, którzy grają w najpopularniejszych w serialach telewizyjnych, przyznają się, że gdyby nie dom kultury, gdyby nie ognisko teatralne, ognisko plastyczne, to w ogóle nie rozpoczęliby przygody ze sztuką, z teatrem, z kinem. Za chwilę zabraknie nowych twórców, bo ci nowi twórcy poznają swoje pasje właśnie w domach kultury. Co nam z tego zostanie? No to już wiemy. Języki obce, nauka języków w wersji online zdecydowanie. Wiele osób mówi, już nie muszę jechać w korkach, nie muszę marnować czasu, nie muszę dzieci dowozić. Po prostu łatwość otwarcia komputera i tego, że tak można i że to też jest jakościowe. Wiadomo, że to nie jest 6 godzin siedzenia w szkole, prawda? Są przeróżne zajęcia typu prace ręczne albo też plastyka, taka edukacyjna, taka na przykład dla przedszkolaków. To też. Czasami, co jest najbardziej zaskakujące, w badaniach dowiadujemy się, że dzieciom, ale też kobietom łatwiej jest ćwiczyć w domu, dlatego że nie czujemy się oceniani. Że ktoś, no tutaj jest duża historia o tym, że każdy z nas ma jakieś kompleksy i tego właśnie, że dzieci w szkole tego nie widzą, albo właśnie kobiety, że inne kobiety nie widzą tych różnych według nas niedoskonałości, to też może spowodować, że pewne działania zostaną w wersji online. Zbudujemy wspólny mianownik, że okej, w obecnej sytuacji działamy w ten sposób. U mnie udało się wyprodukować coś tego typu, chętnie się podzielę tym doświadczeniem z inną instytucją kultury z Chorzowa, Będzina, Zabrza, czy też innych instytucji poza naszego województwa. I nawet dzisiaj urodziły się takie inicjatywy. Zapraszamy Was do nas.